arcybiskupie, serdecznie witamy na kongresie w Budapeszcie. Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w tym przedsięwzięciu ważnym dla Kościoła. Jakie znaczenie ma sam fakt, że kongres się odbywa w sercu w Europie, na Węgrach? To najpierw fakt historyczny i nawiązanie do historii. Przypomnę, że w 1938 ten kongres bardzo dużym odbił się echem po całej Europie i że, co bardzo znamienne, że właściwie Hitler w tym czasie zabronił Niemcom przyjazdu na kongres do Budapesztu. Więc to była jakby taka próba, sztyk próba tego wszystkiego, co się wydarzy, że kto się przeciwstawia Eucharystii, przyniesie nieszczęście dla Europy. I w związku z tym też druga rzecz, która jest historyczna, to zachowanie kardynała Hlonda, bo on pokazał jakąś taką profetyczną mentalność, kiedy powiedział, kiedy nadejdą wreszcie Pentekoste Slawy, czyli kiedy nadejdzie wreszcie ten czas, że Słowianie wypowiedzą się w swoim własnym języku. To ma podwójne znaczenie. Może to być to znaczenie bezpośrednie, ale to drugie jest ważniejsze. On zwracał uwagę na to, że Kościół mówi zbyt niewielu językami. Że mówi łaciną, mówi greckim, mówi hebrajskim, wtedy to były tylko rezydua. I że praktycznie trzeba, żeby wrócić do punktu wyjścia, do Pięćdziesiątnicy, kiedy właśnie Dzieje Apostolskie pokazują, że wszyscy przemawiali w swoich własnych językach. Czyli praktycznie czas po Pięćdziesiątnicy dla Kościoła okazał się czasem zamknięcia na języki, zamiast otwarcia na języki. Czyli tylko język łaciński, tylko język grecki, inne wyrzucone. I Ojciec Święty, gdy przybył do Gniezna, gdy przemawiał w Gnieźnie do młodzieży, to właśnie nawiązał do Budapesztu i do tego Pentekoste Slawy. Czyli czekamy na to, że każdy naród w swoim własnym języku będzie mógł zwracać się do Boga całym swoim sercem, bo to właściwie jest język serca potrzebny. Wróćmy do teraźniejszości. Wiemy, że życie Kościoła trochę obumarło ze względu na pandemię, na koronę. Jakie impulsy ten kongres eucharystyczny może dać, żeby te życie eucharystyczne na dzisiaj odnowić? Jakie mogą być tu? No, przede wszystkim jego zasługą będzie zwrócenie uwagi na istotę życia Kościoła, że my nie otrzymujemy życia wiecznego przez oglądanie mszy świętej w telewizji, tylko przez picie krwi pańskiej i spożywanie ciała pańskiego. To daje życie wieczne. Dlatego właśnie taki kongres ma niesłychaną rolę, ponieważ on przypomina istotę, dookoła której rozwija się Kościół, z której zaczyna się Kościół. I myślę, że to przypomnienie tego faktu jest niesłychanie ważne i może pomóc ludziom wielu do pójścia naprzód. Takim znakiem nadziei jest ten kongres, takim znakiem nadziei jest też beatyfikacja kardynała Wyszyńskiego. Dlaczego jest to takie ważne wydarzenie dla Kościoła w Polsce i Europy? Dlatego, że praktycznie ksiądz kardynał Wyszyński jest jakby reprezentantem większej rzeszy męczenników Europy Środkowo-Wschodniej. I nie tylko. On pokazuje w kwintesencji, że w tym czasie, kiedy właściwie komunizm był dominujący, że można było się oprzeć i można było prowadzić swoją drogę życia Kościoła przeciwko wszystkim, gdy on niczym nie dysponował.
nie dysponował ani armią, ani aparatem państwowym, ani polityką i mimo to dał radę, powiedzmy, pokonać to, co wydawało się niepokonalne. Jak ksiądz arcybiskup osobiście wspomina kardynała Wyszyńskiego i co fascynuje księdza arcybiskupa w postaci tego wielkiego duszpasterza Kościoła? Właściwie moje życie to zaczęło się, gdy kardynał Wyszyński przychodził do diecezji gnieźnieńskiej i warszawskiej oczywiście. I pierwsze moje wspomnienia to są czteroletniego chłopca, który słuchał kazania kardynała Wyszyńskiego przed kościołem świętego Prokopa w mojej własnej miejscowości. I potem cała moja droga szła, powiedzmy, według kardynała Wyszyńskiego aż do seminarium, aż poświęcenia, które od niego otrzymałem. I po studia, na które mnie posłał do Rzymu. Także właściwie, gdy wracałem po roku jeszcze, po jego śmierci z Rzymu, no to właśnie cały mój żywot, ten dojrzały do kapłaństwa, był pod jego urokiem. Gdy idzie o taką ważną cechę, która wydaje mi się pośród wszystkich heroicznych cech, jakie reprezentował, to zdolność do przebaczania. On reprezentował nadzwyczajną zdolność do nie zachowywania takiego rancore, czyli praktycznie złego wspomnienia, tylko nawet największemu wrogowi, który go wsadził do więzienia, on przebaczył. I nawet za niego się modlił. W brewiarzu była jego kartka z nazwiskiem Bieruta, za którego się ciągle modlił. A przesiedział 3 lata przez jego decyzję. Miał ksiądz arcybiskup jakieś osobiste spotkanie z Wyszyńskim? Bez przerwy, dlatego że myśmy mieli te spotkania seminaryjne przed święceniami, zawsze z nim. I przed też zakończeniem studiów. On każdego roku, gdy przyjeżdżał do Rzymu, rozmawiał z każdym ze swoich studentów. I pamiętam jedno takie spotkanie nadzwyczajne. Mianowicie ksiądz kardynał pyta, a co teraz robisz? Czym konkretnie się zajmujesz? Co piszesz? Więc mówię, że akurat pracuję nad samobójstwem Razisa z drugiej księgi machabejskiej. A on tak się ocknął i zaczął mówić o samobójstwach podczas Powstania Warszawskiego. I widziałem, że takie jakby przygnębienie na jego twarzy. Także wiele było tych spotkań, ale to szczególnie mi utkwiło właśnie ze względu też na jego wspomnienia i moją pracę. Ostatnie pytanie. Związek nie byłoby Jana Pawła II bez Wyszyńskiego. Jak można skonkretyzować to? No ja myślę, że ksiądz kardynał Wyszyński wydźwignął Kościół w Polsce na tę arenę międzynarodową. Nie było człowieka, który by nie znał jego heroicznej walki i właściwie na tej famie, którą on wytworzył, potem stworzyła się droga otwarta dla kardynała Wojtyły. Bez kardynała Wyszyńskiego, to znaczy bez poważnego znaczenia Kościoła katolickiego w Polsce, nie byłoby mowy o papieżu Polaku. Księże arcybiskupie, serdecznie dziękuję za rozmowę. Dzięki również. Bardzo się cieszę, że mogę pogratulować EWTN też niemieckiemu i niech się rozwija i pracuje dla dobra Kościoła. Bóg zapłać.